Wyjątkowo w hali sportowej w Stadnickiej Woli KSS Perkońskie rozpoczęło nowy sezon i rozpoczęło go w znakomitym stylu. Konie w meczu pierwszej kolejki pierwszej ligi grupy D zwyciężyły z ASPR Zawadzkie 28-27, zdobywając zwycięskiego gola w ostatniej minucie meczu. Bardzo ciekawie wyglądało zestawienie, w jakim konie wybiegły na parkiet. Na boisku zobaczyliśmy powracającego do koneckich barw bardzo doświadczonego zawodnika Rafała Biegaja, który ostatnie sezony spędził w Superlidze. Między słupkami naszej bramki stanął zaś znany z gry w Vive Kielce Krzysztof Markowski. Podopieczni trenera Michała Przybylskiego pierwszą połowę przegrali 13-16, ale w drugiej rzucili się do odrabiania strat. To szło mozolnie, a ASPR Zawadzkie cały czas utrzymywało przynajmniej jednobramkową przewagę. Tak było aż do ostatniej minuty, kiedy to konie po bramce Przemka Matyjasika wyrównały, a chwilę później trafił Biegaj i dzięki temu KSSPR rozpoczęło sezon od zwycięstwa. Za tydzień koneczczanie na wyjeździe zmierzą się z MTS-em Chrzanów. Podsumowując, KSSPR Końskie, ASPR Zawadzkie, 28-27, do przerwy było 13-16. Nie układał nam się ten mecz od początku do końca, goniliśmy całe 60 minut. Doszliśmy przeciwnika właściwie w ostatnich 5 minutach, mieliśmy swoje pozycje, troszkę zbyt nerwowo, nierzucony karny, gdzieś tam niedokładne podanie w kontrze. No tak jakbyśmy na własne życzenie chcieli ten mecz przegrać, ale no cóż, walczyliśmy do końca, chwała zespołowi, że do końca żeśmy wyrwali te 3 punkty, bo naprawdę no, wróciliśmy z dalekiej podróży. Rafał Biegał zagrał no, troszkę zbyt bojaźliwie, bo to no, troszkę go usprawiedliwiam, bo to jest nowa pozycja dla niego. Sparingi sparingami, gdzie tam nieźle się spisywał na tej pozycji lewego rozegrania, ale mecz ligowy to już inna para kaloszy i tak no, troszkę dzisiaj brakło go, jeżeli chodzi o rzut z drugiej linii. Natomiast powiedziałem mu w ostatniej akcji, ja nie będę jakby cytował, co dokładnie powiedziałem, ale grałeś kaszane cały mecz, to wygraj chociaż końcówkę. No i to zrobił, rzucił ostatnią decydującą bramkę, no i cóż, cieszymy się.